Niebawem miesiąc listopad, a więc i w słowie na dobranoc, pojawi się zaduma nad przemijalnością, zaduma na temat osób, które pośród nas były, a których już nie ma. Spokój, dobro, witam Was bardzo serdecznie. Tak wszystko nam mówi o przemijalności naszego życia, w ogóle życia jako takiego. Kiedy spojrzymy za okno, widzimy opadające liście, widzimy już więdnące w większości kwiaty, rośliny, trawy, które obumierają, złocące się liście, które niebawem spadną z drzew. Tak, przemija, przemija życie, przemija postać tego świata, i każdy z nas w, w tej przemijalności uczestniczy. Tak było od początku, od stworzenia świata, tak jest dzisiaj. Ale to nie jest dla nas powód do, do smutku, to nie jest dla nas powód do, do beznadziei, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, o tym przemijaniu trzeba mówić w perspektywie życia wiecznego, w perspektywie niekończącego się szczęścia, w perspektywie, tego, w perspektywie tego, że to nasze starzenie się i przemijanie w wymiarze doczesnym kiedyś się skończy i przejdziemy do nowego życia. Tam już nie będzie starzenia się. Tam już nie będzie płaczu, tam nie będzie chorób, tam nie będzie łez, tam będzie miłość. Dlatego warto tę miłość w sobie pielęgnować, bo to, co zabierzemy ze sobą z tego świata, to właśnie miłość, to przyjaźń, to dobro, które, które czynimy. O takiej przemijalności, o takim wyjątkowym spotkaniu osób kochających się w dzisiejszym słowie na dobranoc, a opowiadanie z życia wzięte. Zaczerpnę z książki Balsam dla duszy. Serdecznie zapraszam. Zeszłego lata mój mąż i ja postanowiliśmy spędzić wakacje nad morzem. Znudzeni szybkością i monotonią jazdy autostradą, zjechaliśmy na boczną, mniej uczęszczaną drogę. Nie przypuszczaliśmy, że przelotny pobyt w niedużym, zaniedbanym miasteczku, jednym z wielu na wschodnim wybrzeżu Marylandu, na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Zaczęło się prozaicznie. Zatrzymaliśmy się na czerwonym świetle. Rozejrzałam się wokół. Mój wzrok przykuł budynek koloru wyblakłej cegły. Na werandzie w wiklinowym fotelu siedziała staruszka i wpatrywała się we mnie tak intensywnie, jakby chciała swym spojrzeniem przywołać mnie do siebie. Zabłysło zielone światło. Nim zdążyliśmy ruszyć, rzuciłam Jim, zaparkuj na moment za rogiem. Wysiedliśmy. Ciągnąc Jima za rękę, ruszyłam w stronę budynku. Hej, hej, czekaj no! Jim próbował mnie zatrzymać. Przecież nikogo tam nie znamy. Odrobina łagodnej perswazji przekonała go jednak, że moje poczynania są warte zachodu. Staruszka, której hipnotyczny wzrok zaprowadził mnie na werandę, wstała z fotela i podpierając się laską, wolnym krokiem wyszła nam na spotkanie. Tak się cieszę, że się Państwo zatrzymali, rzekła z uśmiechem. Modliłam się o to. Mają Państwo chwilkę, by usiąść i porozmawiać? Spytała, prowadząc nas w niewielki, zacieniony kąt werandy. Mogłam podziwiać naturalne piękno naszej gospodyni. Była szczupła, lecz nie chuda, a poza zmarszczkami w kącikach orzechowych oczu jej jasnej, niemal przezroczystej twarzy nie porysował czas. Jedwabiste siwe włosy splotła w kształtny węzeł. Przejeżdża tędy wielu ludzi, odezwała się, zwłaszcza latem. Wyglądają z za szyb samochodów i widzą tylko stary dom, który daje schronienie starym ludziom. A wy zobaczyliście mnie, Margaret Murphy, i zechcieliście się zatrzymać. Niektórzy sądzą, że wszyscy starzy ludzie to zgrzybiali dziwacy, dodała w zamyśleniu. Tymczasem tak naprawdę jesteśmy nieznośnie samotni. Ależ z nas staruchów gaduły, co rzuciła przekornie. Bawiąc się piękną, oprawną w diamenty kameo, która zdobiła koronkowy kołnierzyk jej bawełnianej sukienki w kwiaty, Margaret spytała, jak się nazywamy i skąd pochodzimy. Gdy usłyszała, że jesteśmy z Baltimore, rozpromieniła się cała, a w jej oczach zatańczyły wesołe ogniki. Moja siostra, świeć pani nad jej duszą, całe życie przemieszkała w Baltimore, na Gorge Avignon. Jako dziecko mieszkała mnie opodal na Homestead Street. Dosłownie kilka domów dalej, wykrzyknęłam zaskoczona. Jak nazywała się pani siostra? Mary Gibson. Chodziłyśmy do jednej klasy. Była moją najserdeczniejszą przyjaciółką. Wspomnienia z dzieciństwa wypełniły następną godzinę. Naszą ożywioną rozmowę przerwało nadejście pielęgniarki, która przyniosła szklankę wody i dwie różowe tabletki. Przepraszam, że przeszkadzam, odezwała się, ale czas na lekarstwa i popołudniową drzemkę pani Margaret. To serce musi jeszcze trochę popukać, dodała, uśmiechając się i postawiła przed Margaret szklankę i tabletki. Jim i ja wymieniliśmy porozumiewawcze spojrzenie. Margaret bez protestów połknęła różowe kuleczki. Nie mogłabym porozmawiać jeszcze kilka chwil z moimi przyjaciółmi, panno Bexter? spytała. Panna Bexter uprzejmym, acz stanowczym tonem odmówiła Margaret i ująwszy ją pod ramię, pomogła jej wstać. Na odchodnym obiecaliśmy Margaret odwiedzić ją w drodze powrotnej z morza. Jej markotną minę natychmiast rozjaśnił uśmiech szczęścia. Byłoby wspaniale. Ucieszyła się. Przez cały tydzień pogoda była bajeczna. Dopiero w dzień naszego wyjazdu zachmurzyło się i spadł deszcz. Pod spowitym, ciemnoszarymi chmurami niebem Dom starców przedstawiał szczególnie posępny widok. Czekaliśmy chwilę, nim pojawiła się panna Baxter. Wręczyła nam niewielkie pudełko i list: Najdrożsi. Minione dni należały do najszczęśliwszych w moim życiu, odkąd dwa lata temu odszedł mój ukochany mąż Henry. Oto znów mam rodzinę, rodzinę, którą kocham i której nie jestem obojętna. Wczoraj wieczorem lekarz zdawał się nieco zaniepokojony stanem mojego serca. Ja jednak czuję się wyśmienicie. To Wy wnieśliście do mego życia radość, która mnie przepełnia, i za to pragnę Wam podziękować. Kochana Beverly, ofiaruję Ci broszkę, którą miałam wpiętą w kołnierzyk, kiedy się spotkałyśmy. Podarował mi ją mój mąż w dniu naszych zaślubin, 30 czerwca 1939 roku. Wcześniej należała do jego matki. Oby przyniosła ci szczęście, a w przyszłości radość twoim córkom i ich dzieciom. Niech będzie znakiem mojej nigdy niegasnącej miłości. Margaret. Jak się okazało, Margaret zmarła we śnie trzy dni po naszych odwiedzinach. Ostrożnie wyjęłam kameę z pudełka. Po moich policzkach poturlały się łzy. Gdy odwróciłam broszkę, spostrzegłam wygrawerowany na srebrnym obwodzie napis: Miłość jest wieczna. Jak wspomnienia, kochana Margaret. Jak wspomnienia. Taka oto piękna opowieść na dzisiejszy wieczór. Opowieść, która mówi o pięknie przyjaźni, o pięknie miłości, o pięknie relacji między, między ludźmi. Te relacje naprawdę mogą być dobre, nawet jeżeli, jeżeli są to osoby wydawałoby się na pozór nieznajome. Pan Bóg czasami tak. Kieruje nasze kroki, takie pisze, scenariusze w naszym życiu, że dzieją się rzeczy, których byśmy sobie sami nie wymyślili, których byśmy nie przewidzieli. A zatem warto dać się kierować Panu Bogu i warto realizować dobre natchnienia, pomysły, idee, które nam przychodzą do głowy. Na pewno macie wiele dobrych pomysłów, na pewno wiele pięknych idei pojawia się w Waszym sercu, w Waszym myśle. Warto, warto je realizować, bo może się okazać, że spotkacie ludzi, że znajdziecie się w sytuacjach, które naprawdę mogą odmienić życie innych ludzi, wnieść w ich życie wiele radości, pokoju, szczęścia. Tak jak to wydawałoby się przypadkowe. Spotkanie pewnego małżeństwa, które jechało na wakacje i pewnej staruszki. Ona twierdziła, że to nie było przypadkowe, bo wymodliła to spotkanie. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawa rzecz. Tak, i więzi, przyjaźni, które od razu powstały. Coś jest w ludziach, że. Że, że potrafią naprawdę jakoś tak być dla siebie serdeczni, mili, uprzejmi i dobrze, i to trzeba pielęgnować i tym się trzeba dzielić. E, tak, miłość jest wieczna. Taki, taki był wygrawerowany napis na tej broszce. Miłość nigdy nie ustaje, powie święty Paweł. Miłość jest wieczna, jak wspomnienia, dodała autorka tego dzisiejszego opowiadania, Beverly Fine. Miłość jest wieczna. Miłość nigdy nie ustaje. I to też nam mówi o tym, że jeżeli mamy prawdziwą miłość w sercu, a myślę, że macie prawdziwą miłość w sercu do, do waszych najbliższych, do waszych ukochanych, do waszej rodziny, do może współmałżonka, który już odszedł do dzieci, do rodziców, to ta miłość, która jest wieczna, będzie również tam w niebie trwała, tam się z nimi wszystkimi spotkamy i będzie niekończące się szczęście, niekończąca się radość bycia z ukochanymi. Tam będzie tak, słuchajcie, pięknie, że wam nie powiem jak. Wszystkiego dobrego, pokój, dobro, dobrej, spokojnej nocy.